przeddzień Wigilii, witam Was bardzo serdecznie 23 grudnia. Miłość to nie puste słowo, miłość to Bóg. Bóg kocha wszystkich ludzi, więc kochajmy ich też. Słowa pieśni młodzieżowej, zespołu młodzieżowego z parafii w Mikołowie i okolicach zachęca nas do tego, aby spojrzeć na miłość. Miłość to też temat przewodni naszych dzisiejszych wersetów. W księdze Ozeasza, 6 rozdziale, 6 wierszu czytamy: miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń. W liście do Rzymian, 13 rozdziale, 10 wierszu czytamy: wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Miłość, moi drodzy, to coś wielkiego. To nie tylko słowo, które możemy powiedzieć najbliższym, to nie tylko coś, co o czymś wiele osób śpiewa, coś, co wiele osób wyznaje. Miłość to Bóg. Bóg, który kocha każdego człowieka. Bóg, który zachęca nas, abyśmy my tą Jego miłość przyjmując, przekazywali ją dalej wszystkim ludziom, których spotykamy. I tutaj właśnie fragment Augustyna z Hipony na dzisiejszy dzień. Miłość ma dwie nogi. Wyrastają one z miłości Boga i z miłości do ludzi. Nie kuśtykaj, ale biegnij na nich obu aż do nieba. I moi drodzy, szczególnie dzisiaj, jutro, w tym czasie przygotowań do tego ważnego święta, kiedy właśnie Bóg okazał największą miłość dla człowieka, bo zesłał swojego Syna na świat, abyśmy mogli Go poznać. Tak jak czytaliśmy, Bóg chce poznania. Dlatego dał się poznać w Jezusie Chrystusie. Daje się poznawać nam każdego dnia w swoim Słowie. Dlatego Wy, drodzy słuchacze, dobrze wiecie, ale też zachęcam, żebyśmy zachęcali innych do poznawania Bożych prawd, do poznawania i doświadczenia tej prawdziwej miłości, jaką jedynie może dać Bóg. Miłości, jaką okazał nam w Jezusie Chrystusie. Miłości, jaką zachęca, abyśmy przekazywali sobie nawzajem. Bo Bóg chce miłości, nie poświęceń. Chce, abyśmy Go poznawali, chce, abyśmy z Nim żyli. Bo właśnie wypełnieniem tych wszystkich zasad Bożego dekalogu, Bożych przykazań jest właśnie miłość. Miłość do Boga opisana w trzech pierwszych przykazaniach, a także miłość do człowieka opisana w pozostałych. I kiedy będziemy kochać innych, kochać Boga, to będziemy wypełniać to wszystko. I tego, moi drodzy, Wam życzę teraz w tych przygotowaniach, w tych chwilach nerwów, w tych wszystkim, co przed nami. Abyśmy patrzyli na innych z miłością przez pryzmat Bożej miłości i żebyśmy czasem może ugryźli się w język i starali się być mili, uprzejmi i w świątecznym nastroju mogli przygotowywać się do tych wyjątkowych świąt, które przed nami. A z mojej strony życzę Wam błogosławionego czasu w Bożej bliskości, odczuwania tej prawdziwej Bożej miłości. Niech ta miłość rozraduje nas, bo naprawdę mamy wiele do tego powodów. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.